naszym czterodniowym tripie po Albanii i Północnej Macedonii. Aktualnie znajdujemy się w Kruja. Właśnie wspinamy się tutaj na górę do zamku. Dojechaliśmy właśnie z Prisztiny 3 godziny, przyjechało tutaj do Kruja i zaraz potem będziemy jechali do Durres. Tam mamy dzisiejszy nocleg. Tryb wygląda tak, że jedziemy przez 4 dni tutaj po Albanii i Północnej Macedonii będziemy wracać. Staniemy w Ohrydzie i wrócimy. Ale tak, dzisiaj jest właśnie Kruja i Durres na nocleg. Potem drugiego dnia zwiedzamy stolicę Albanii, czyli Tiranę. Później jedziemy do Vlory wieczorem, potem Vlorę i inne miejsca po drodze do Ohrydu i potem z Ohrydu wracamy z powrotem do Kosowa. No ale tak, tutaj również znajduje się stary bazarek, na którym żyliśmy przy tryu obok, ale do niego jeszcze wrócimy, więc wam go pokażę. Jest to najstarszy bazarek tutaj w Albanii, ma 400 lat. Również Kruje jest to miejsce narodzin Skanderberga, czyli słynnego bohatera albańskiego, który przez 25 lat uchronił właśnie to miejsce, właśnie Kruje. Tutaj były fortyfikacje tego miasta przed Imperium Otmańskim, więc dobrze mu szedło, ale zmarł w 1468 około chyba, coś takiego. I wtedy już Otomanie zdobyli to miejsce po jego śmierci, więc nie udało im się jakby wytrzymać jakby opresji Otomanów. No i właśnie idziemy teraz tutaj na górę. W środku tego muzeum Skanderberga i możemy się właśnie tutaj nauczyć dużo o historii Albanii, ogółem historii tego miejsca, Kruja, ponieważ ma bardzo bogatą historię, ponieważ również to było pierwsze state capital, czyli jakby taka pierwsza stolica Królestwa Albanii, a zatem to miejsce ma bogatą historię, czym bardziej, że Skanderberg stąd pochodził, a jest to najsłynniejszy bohater albański, więc właśnie możemy się nauczyć trochę o jego życiu, o historii tego miejsca i właśnie o historii Albanii i ogółem jak pokonywali właśnie Ottoman Empire, czyli Imperium Otmańskie. A tutaj są właśnie pozostałości po tym zamku i po tej fortyfikacji. Jak widzicie, jest tu przepiękny widok na Kruja. Z drugą stronę jest Tirana, której niestety nie widać. No i tutaj właśnie jest Watchtower, kawałek pozostałości, bo zamku praktycznie nie ma. A tam jest właśnie to muzeum wykonane również jako zamek, ponieważ było wykonane dopiero w 1900 którymś roku, 20 którymś bodajże. No i właśnie według chrzci właśnie Skanderberga i tego miejsca. No i właśnie tutaj jest cudowny widok na Kruje. Teraz właśnie chwilę jeszcze przechodzimy po tym właśnie lokalnym bazarku, tym otmańskim, który jest bardzo stary, bo najstarszy właśnie w Albanii i bardzo ma fajny klimacik, jak widzicie, więc bardzo fajne miejsce, żeby się przejść, czy kupić właśnie pamiątkę. A teraz właśnie na tym tutaj bazarku kupiliśmy sobie lokalne dywaniki jako pamiątkę, właśnie do łazienki, do domu, więc tutaj właśnie tata pokazuje jeden z dywaników kuponek, więc bardzo fajna pamiątka z tego miejsca, lokalne albańskie dywaniki. Dojechaliśmy już właśnie do Durres, aktualnie znajduje się na głównym placu tutaj, czyli Freedom Square. Tutaj również znajduje się Town Hall, czyli budynek władz tej miejscowości, tego miasta Durres, meczet. No i po drugiej stronie teatr, więc to jest właśnie taki główny plac tutaj w centrum. Droga nam zajęła z Kruja około godziny 40 minut. Jest to dość blisko, lecz kawałek się jedzie, ponieważ były korki, więc staliśmy 30 minut 20 w korkach, ponieważ była 16:50, więc akurat wszyscy kończyli pracę. Ale już dojechaliśmy. Dostałem tutaj właśnie wysadzony, ponieważ ciężko jest z parkingiem w centrum Durres, więc saladzierz poszedł znaleźć miejsce do zaparkowania, a ja w tym czasie przejdę kawałek po tym placu. Durres również jest to drugie najstarsze miasto w Albanii, założone w 625 roku przed naszą erą przez Greków. No i właśnie jest dość spora, chociaż nie tak duża i leży właśnie nad Morzem Adriatyckim, czyli ma dostęp do linii brzegowej, gdzie na przykład Tirana, stolica, nie ma. Tutaj
Niedaleko, właśnie dosłownie obok ratuszu i właśnie tego placu głównego, znajduje się rzymski amfiteatr, który powstał w II wieku naszej ery już. No i on długo nam im nie posłużył, ponieważ został zniszczony podczas dwóch trzęsień ziemi, tutaj właśnie w Albanii i w Durres. Ale w momencie skończenia budowli mógł pomieścić 20 tysięcy osób, a także był jednym z największych amfiteatrów tutaj na terenie Bałkanów. Głównie właśnie na terenie tych Bałkanów oprócz Grecji, bo dużo ich nie było, więc był jednym z największych, ale niestety teraz tylko są takie tutaj po nim ruiny. A tutaj jak kawałek szybszy idziemy od placu, znajduje się Venetian Tower, która powstała w XVI wieku i mury, które są starsze, ponieważ powstały przed nią, ona została dodana właśnie w tym wieku, a mury zostały już zbudowane w czasach helenistycznych. I tutaj właśnie są pozostałości po tych murach obronnych tego właśnie zamku, które kiedyś stał tutaj Durres, ponieważ Durres w starożytnych czasach była dość mocno ufortyfikowana, ale jak teraz to zostało bardzo niewiele. Villalula, czyli miejsce noclegu naszego dzisiejszego w Durres. Zaraz tutaj właśnie rozpakujemy nasze rzeczy, zostawimy je tutaj i lecimy na kolację, coś zjeść. I tak się nasz dzień dzisiejszy skończy, ale również jak widzicie jest tu widok na Morze Adriatyk, Morze Adriatyckie. No ale zaraz lecimy na kolację i dzisiejszy dzień dobiegnie końca. Jutro z samego rana wyjeżdżamy, żeby zobaczyć Tiranę. A teraz właśnie idziemy do Ptakiem Szybszej, żeby znaleźć jakąś restaurację do jedzenia. Problem w tym, że jedną, do której mieliśmy już, którą kojarzymy, była zamknięta, ponieważ nie jest sezon. No i właśnie w ogóle na tym deptaku, jak widzicie, jest pusto, a w wakacje i w sezonie to jest tłum ludzi, po prostu są wszędzie korki, nie ma się przejść dosłownie wygodnie, nie ma przejść, po prostu jest pełno ludzi. A teraz jak widzicie, są same pustki, więc w ogóle zero ludzi i problem w tym, że knajpy są pozamykane. A teraz udało nam się znaleźć jedną restaurację, która była otwarta akurat. Robiliśmy na pizzeria, mieli tylko pizzę w ofercie, ale pizza też jest super. A jestem właśnie już przyszła i zjadamy pyszną włoską pizzę. Witam wszystkich w naszym drugim dniu podróży po Albanii. Aktualnie strasznie słońce razi, więc ledwo co widzę. Tego mrużę oczy, a dopiero jest 8:20, a już takie słoneczko. Właśnie wstaliśmy rano, jest nasz hotel, o tutaj, Villalula. No i zaraz czekamy właśnie na śniadanko, zjemy śniadanko, wypijemy herbatę, kawę. No i potem z samego rana właśnie zaraz po śniadaniu będziemy ruszali do Tirany. Plan jest taki, że zwiedzamy właśnie Tiranę, a potem na wieczór idziemy do Flory. Ewentualnie staniemy w Berecie, to starożytne miasto tysiąca okien, po drodze mniej więcej. Ale jeżeli nie zdążymy dzisiaj z czasem tą stroną, to jutro Zena właśnie tam staniemy na drodze na Ohrid. Ale na razie plan jest taki, więc zaraz jemy śniadanko i wyruszamy do Tirany. Do Tirany właśnie szukamy parkingu, przejeżdżamy się tu właśnie przez centrum. Teraz niestety nie ma nigdzie zaparkować, bo to jest strasznie gęsto, tłoczno, więc właśnie szukamy parkingu, ale niestety nic nie ma. Ale może zaraz coś znajdziemy i będziemy szedli do Skanderbeg Square, czyli tutaj właśnie centralnego placu w Tiranie. I teraz właśnie tuż za domem Enera Hodży przejechaliśmy i właśnie był jakiś parking, akurat się zwolniło jedno miejsce, więc udało nam się zaparkować. Więc teraz właśnie idziemy do byłej rezydencji komunistycznego premiera Envera Hodży. Dzisiaj pod byłą rezydencją komunistycznego przywódcy Albanii, czyli Envera Hodży. Mieszkał właśnie w tym trzypiętrowym domu parę dobrych lat, aż do swojej śmierci w 1985 roku. I właśnie ta rezydencja była kiedyś ogrodzona płotem. I tu wszędzie stali policja, nie tylko, więc to był taki jakby nikt nie wiedział, co się dzieje, bo tego nie było widać. A teraz właśnie ten żywopłot zdjęli, jak widzicie, bo już no, nikt tu nie mieszka i po prostu jest taka właśnie pozostałość. A tutaj ulica Ibrahama Rugowy, czyli pierwszego prezydenta Kosowa.
A teraz znajdujemy się już pod piramidą Envera Hodży, która powstała w 1988 roku, czyli 3 lata po jego śmierci, jako muzeum właśnie pamięci tego komunistycznego dyktatora. I również współtwórcą tego muzeum, tej piramidy, była jego córka i jej mąż. No i właśnie można tą piramidę wejść, kiedyś nie można, bo to było muzeum. I również w 2016 roku był remont tej piramidy, dlatego dość ładnie teraz wygląda. Ale jeszcze w 1999 roku była używana jako baza NATO podczas wojny kosowskiej. No i właśnie zaraz wejdziemy sobie na górę na tą tutaj piramidę, która tak sobie stoi, była remontowana, kiedyś były plany jej zburzenia, ale zostawili, wyremontowali i jest teraz taką atrakcją turystyczną. No i właśnie z góry tej piramidy jest przyzdobny widok na Tiranę. Teraz właśnie już po drodze do placu Skanderberga, który znajduje się o tutaj, jest Bunk Art 2, czyli bunkier, który został wykonany na zlecenie Envera Hodży, czyli tego komunistycznego dyktatora, który rządził Albanią przez 50 lat. Zbudował go właśnie w wyniku, gdyby wybuchła wojna, jako schron dla tych wszystkich ministerstw, które znajdują się w pobliżu. No i teraz właśnie ten bunkier jest muzeum i takim monumentem, który pokazuje albańską komunistyczną przeszłość tego kraju. I jest teraz muzeum dla turystów, do którego można wejść. W tym bunkrze znajduje się właśnie Muzeum Historii Komunistycznej tego kraju. No i właśnie tutaj jest pokój, który należał do ministra spraw wewnętrznych w wypadku właśnie wojny, by tutaj właśnie mieszkał. I tam jest właśnie jego pokój do spania. Więc właśnie tutaj, gdyby była wybuchła wojna, to właśnie do tego bunkru by się wszyscy pochowali. Ale teraz jest muzeum z tego bunkru. Znajdujemy się już właśnie na placu Skanderberga, tu znajduje się za mną Clock Tower, a tutaj mosk Edhema Beya. I właśnie ten mosk powstał z inicjatywy Mulego Beya. W 1789 roku rozpoczęto budowę, ale dopiero ukończył budowę jego syn Edhema Beya, czyli właśnie dlatego tak się nazywa ten mosk. Również ten właśnie mosk był zamknięty za czasów panowania komunistycznego Envera Hodży, tego dyktatora. Wtedy nie można było w nim się modlić, tylko obcokrajowcy mieli wstęp, a tak to był zamknięty. No ale w 1991 roku, po przeszturmowaniu go przez 10 tysięcy wierzących z flagami, zaczęli się modlić, nie interweniowała już policja i potem już parę miesięcy później właśnie obalono komunizm w Albanii i właśnie ten mosk został ponownie otwarty dla wszystkich do modlenia się i do dziś stoi tutaj właśnie. I tutaj dosłownie obok tego meczetu znajduje się monument Skanderberga, który powstał na jego cześć, ponieważ całe swoje życie walczył przeciwko Imperium Otmańskim, co mu bardzo dobrze wychodziło, jak mówiłem wczoraj, do końca swojego życia walczył z nimi. No i właśnie byliśmy wczoraj w jego rodzinnym mieście Kruje, więc trochę jego jeszcze więcej historii wczoraj zobaczyliśmy. No i właśnie ten plac jest też również jego imienia. Na tym placu znajduje się również Narodowe Muzeum Historii Albanii tutaj. I tutaj obok Narodowy Teatr i Opery, tutaj też w Albanii. Więc bardzo wielki jest ten plac, dość. No i dużo ważnych rzeczy znajduje się mniej więcej właśnie tutaj w centrum i dookoła tego placu. Placu Skanderberga, który widzicie za mną, dostaliśmy sobie tutaj w restauracji na lody. I jak widzicie również jest strasznie ciepło, bo jest 21 stopni i strasznie słońce praży po szyi. Właśnie tutaj siedzimy i strasznie słońce świeci. I jest tak ciepło, że można normalnie chodzić w krótkim rękawku.
znajdujemy się właśnie w miejscu, gdzie kiedyś stał zamek tutaj w Tiranie. Powstał w czasach bizantyjskich. No i właśnie jedyne, co po nim zostało, to dosłownie kawałek otmańskiego muru, który pozostał. I w środku można wejść, tam różne sklepy i kawiarnie. Ale no, dużo po tym zamku, który kiedyś tutaj stał i był sercem Tirany, nie pozostało. Teraz właśnie od tej fortecy, od tego zamku jest tutaj bardzo dosyć słynna uliczka Murat Toptani Road. Jest nazwana po właśnie rodzinie Toptani, która w tamtych czasach była dość arystokracją, wysoką, dość bogatą rodziną, więc właśnie dużo rzeczy właśnie w Tiranie, w tym mieście jest nazwanie po tym nazwisku tej rodziny. No i właśnie tu jest ta uliczka, deptak dla ludzi, dużo osób się tu spotyka na kawę, jest dużo kawiarni, kawiarenek i restauracji, więc taka uliczka. Więc już powoli właśnie wracamy sobie już do auta po zobaczeniu najważniejszych rzeczy i ogółem Tirany. A teraz na drodze do samochodu staliśmy pod Soborem Katedralnym Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to jeden z największych wschodnich kościołów ortodoksyjnych tutaj na Bałkanach i właśnie znajduje się tutaj w Tiranie, niedaleko właśnie placu Skanderberga i ogółem tutaj po prostu w centrum się znajduje. Aktualnie znajdujemy się już w Berat, jest to miasto tysiąca okien, ponieważ jak za mną widzicie domki mieszkalne, które są tutaj ułożone tarasowo. Wszystkie okna mają tą stronę, więc jest ich po prostu bardzo dużo, dlatego jest nazywane potocznie miastem tysiąca okien. Również to miasto w 2008 roku zostało wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Również tutaj bardzo dużo kultur było, więc jak widzicie jest bardzo rozróżnicowane to miasto. A również, co chciałem powiedzieć, to, że nie zostały tu żadne wybudowane komunistyczne rzeczy, ponieważ zostało bardzo dobrze to konserwowane. A zatem, jak widzicie, jest bardzo fajne miasteczko, po którym się chwilę przejdziemy, zobaczymy, tam jest dalej stary most. No i się przejdziemy po tym chwilę miasteczku i będziemy jechać do Flory. Tutaj Mangalma, czyli dzielnicy tysiąca okien. Można się wdrapać na szczyt, w ogóle na górę. Ja na sam szczyt się nie wdrapię dzisiaj, ponieważ jesteśmy tu tylko na chwilę. Ale właśnie po tych uliczkach urokliwych się właśnie przejdę trochę. Jak widzicie, można się tu łatwo zgubić, bo już prawie wpadłem w dwa kąty jakby te bez wyjścia, ale na szczęście jakoś wyszło, więc idę teraz chwilę pod górę. Zobaczymy te fajne, urokliwe uliczki i wracamy na dół. A teraz właśnie weszłem trochę na górę i jest przyzdolny widok na to miasto Beret właśnie. No i gdzieś tutaj weszłem przeciwko prawie na kogoś posesję chyba, albo nie ma przejścia, bo sobie pan czy pani sobie wywiesili tej pranie, które schnie. No ale za to są cudowne widoki na to miasto, na góry. Ale zaraz będziemy schodzić na dół, jeszcze kawałek się przejdę i lecimy do Flory. Właśnie w Florze. Przecież zjedliśmy kolację w jednej knajpie niedaleko naszego hotelu. Zostawiliśmy nasze rzeczy wcześniej w hotelu, dojechaliśmy, zostawiliśmy, poszliśmy jeść, zjedliśmy, a teraz właśnie idziemy się kawałek przejść po tym właśnie mieście, po Florze. Idziemy w stronę w kierunku morza, żeby dojść do morza i potem wracamy z powrotem do hotelu, bo już jest 21:20 i lecimy spać i jutro z rana będziemy jechać chyba nad Ohryd. Chyba że plany się zmienią i pojedziemy do Sarandy i potem kolejnego dnia nad Ohryd, ale to zobaczymy jutro.